No, jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, że Agnieszka wygrywa kolejny turniej, bo jestem już od lat jej fanem i wierzę w jej talent i w te wielkie możliwości. Uważam, że jej potencjał jest jeszcze większy niż jej obecny ranking, niż jej te obecne sukcesy. Także takie wygranie turnieju w San Diego czy w Tokio, to dla mnie tylko potwierdza to, że Agnieszka mogłaby być na stałe w pierwszej dziesiątce, jeżeli nie w pierwszej piątce najlepszych tenisistek świata. Także jej gratuluję, bardzo się cieszę i wierzę, że zagra w tym roku jeszcze w turnieju Masters. Jestem zdania, że gdy Agnieszka osiąga takie sukcesy, właśnie jak ten turniej wygrany w San Diego czy wygrany turniej w Tokio, to trzeba przypominać rolę mamy i taty, bo rodzice jej bardzo pomogli, rodzice zawsze przy niej byli. Także właśnie teraz, gdy są nieobecni, to trzeba ich przypominać, bo ich rola była bardzo ważna. A z drugiej strony to trochę się wypalił ten układ rodzinny. Wszyscy radwańscy mają silne charaktery, także było wiele spięć, wiele konfliktów niepotrzebnych. A Agnieszka tak naprawdę potrzebowała spokoju. Jeżeli Agnieszka się koncentruje w 100%, jeżeli podchodzi profesjonalnie do każdego spotkania, jeżeli walczy o każdą piłkę, to ja już jestem spokojny, bo jej talent, jej szybkość poruszania się po korcie, jej spryt, inteligencja gry, niezwykła technika, różnorodność uderzeń, to jest talent na skalę światową, na pierwszą piątkę światową. Nie ma wielu tenisistek, które tak potrafią grać, więc jest problem innych tenisistek. One muszą wygrać z Agnieszką, bo jeżeli Agnieszka się koncentruje, nie popełnia błędów, gra bardzo regularnie, szybko się porusza, gra wspaniale w obronie, inne muszą ryzykować i popełniają błędy. Tak choćby jak dzisiaj Rosjanka Zvonareva, czy wczoraj Jaworusinka Azarenka. One były zmuszone do większego ryzyka, popełniały błędy i Agnieszka spokojnie te mecze wygrywa. Także tu nie, oczywiście będą jakieś próby sensacyjne, interpretacji takich sensacyjnych, że może coś się zmieniło, że Agnieszka nagle chodzi do siłowni, że Agnieszka nagle zmieniła jakiś serwis, że Agnieszka nagle gra inaczej. Nie, Agnieszka gra tak samo. Różnica polega na tym, że na teraz walczy, się koncentruje, gra starannie, podchodzi profesjonalnie. Do tego na pewno Tomek Wiktorowski pomaga w tym takim podejściu bardzo zawodowym, bardzo profesjonalnym do gry i się uspokoiła. No i ten talent teraz może błyszczeć. Ja mam taką pełną satysfakcję właśnie po tych zwycięstwach jej tegorocznych, że ci, którzy twierdzą, że dzisiaj w tenisie trzeba mieć 10 czy 15 centymetrów więcej niż wzrostu, niż ma Agnieszka, że trzeba mieć większe muskuły, że trzeba grać mocniej, że tenis nie, tenis jest piękną grą i można właśnie wygrywać inteligencją, sprytem, techniką i szybkim poruszaniem się po korcie. Właśnie to pokazuje Agnieszka, jak wygrywa w pięknym stylu. Ja bardzo lubię taki właśnie styl, taki tenis, jaki stosuje Agnieszka, także się bardzo cieszę, że ona może tym stylem wygrywać. Tenis kobiecy się bardzo poprawił, naciśnie czerwony, bardzo się poprawił, bardzo podniósł się poziom tych kilkuset tenisistek grających, natomiast w samej czołówce panuje olbrzymi kryzys, który świetnie wykorzystała takim właśnie profesjonalnym podejściem Karolina Woźniacka i króluje dalej, jest liderką rankingu. Natomiast inne tenisistki, wiele słynnych się wycofało, takich jak Moresmo, czy Davenport, czy Enen, czy Clijsters nie grają. Rosjanki są bardzo pyszne, Safiny już nie widać, Demiętywa się też wycofała. Wiemy, że siostry Williams ciągle trapią jakieś kontuzje, grają bardzo, bardzo sporadycznie i kiedy występują, to zajmuje trochę czasu, aby dojść do jakiejś pełnej, takiej dla nich normalnej formy. Także jest to olbrzymia szansa dla Agnieszki. Ja już pół roku temu, rok temu mówiłem, że gdyby Agnieszce ktoś powiedział kilka lat temu, że Woźniacka jest numerem jeden, a Zvonareva numerem dwa rankingu światowego, no to Agnieszka by powiedziała 3 lata temu, zaraz, zaraz, a dlaczego nie ja? Także dlaczego Agnieszka ma być 12., 13.? Przecież widzimy, trzeci raz z rzędu już wygrywa ze Zvonarevą,
która jeszcze niedawno była drugą rakietą świata, teraz może jest trzecią czy czwartą, ale także to wszystko przed Agnieszką. Także ta pierwsza piątka jest w zasięgu i nawet można wyżej mierzyć, można wierzyć w wygranie jakiejś imprezy wielkoszlemowej, można wierzyć w to, że Agnieszka awansuje do pierwszej trójki. Nie ma żadnego powodu z jej talentem, z jej takim, no naprawdę wszystko przed nią. Także ja zawsze w nią wierzyłem i dotąd często były jakieś kaprysy, jakieś fochy, jakieś, no wiele meczów było przegranych pechowo, niepotrzebnie. I to się będzie dalej zdarzać, bo to jest trochę w charakterze Agnieszki, ale wierzę, że ona będzie coraz bardziej profesjonalna i że będzie odnosić coraz więcej sukcesów.